Instytut Pamięci Narodowej prezentuje. Września 1939 roku, godzina 3:00, dowództwo 1 Brygady Górskiej. Dowódca Czaty Jabłonka zaobserwował światła samochodów za granicą. Stamtąd także dochodzi szum wielkiej ilości ciężkich silników. Na górce nad samą granicą widać kilkudziesięciu wojskowych niemieckich, zebranych jakby na jakąś naradę czy odprawę, gdyż mają mapy w rękach i przez lornetki obserwują nasze stanowisko. Co robić? 1 września 1939, godzina 4:30. Niemcy schodzą z górki i słychać zapuszczanie motorów. Dowódca 1. Floty Powietrznej, generał Albert Kesselring, do pilotów Luftwaffe. Krążąc nad miastami i polami wroga, winniście zdławić w sobie wszelkie uczucia. Musicie powiedzieć sobie, iż istoty, które widzicie, nie są ludźmi. Ludźmi są bowiem tylko walczący Niemcy. Dla niemieckiej Luftwaffe nie istnieją ani tak zwane obiekty niewojskowe, ani względy uczuciowe. Kraje nieprzyjacielskie winny zostać starte z powierzchni ziemi. Rząd polski na obczyźnie od razu zaczął zbierać dowody różnych zachowań niemieckich i zbrodni niemieckich. Publikowano to później w specjalnych materiałach takich propagandowych, które udostępniano społeczeństwu Zachodu, żeby wiedziało to społeczeństwo, że spotyka się jakby z nowym typem okupacji i nowych zachowań. Że to nie są już złudzenia takie, jakie towarzyszyły ludziom na przykład w okresie I wojny światowej. Jeśli tylko szczęśliwie front przeszedł przez dany teren, to później zasadniczo nie było takich faktów, które zagrażałyby egzystencji ogółu społeczeństwa na terenach okupowanych. Natomiast tutaj te zdarzenia, te zachowania żołnierzy, dowódców były zupełnie inne, sił policyjnych wobec podbitego społeczeństwa. Od razu właściwie zapanował terror. 22 sierpnia 1939 Adolf Hitler do generalicji. Na pierwszym planie zniszczenie Polski. Celem jest likwidacja sił żywotnych, a nie osiągnięcie określonej linii. Nie dopuszczać do serca litości, postępować brutalnie. Silniejszy ma rację. Maksymalna bezwzględność. W szeregach armii niemieckiej wkraczającej do Polski służyli młodzi ludzie wychowani zgodnie z narodowo-socjalistycznymi ideami militaryzmu III Rzeszy. Polska dla nich była zacofanym pod względem cywilizacyjnym krajem. Działania niemieckie były nastawione na totalne niszczenie. Celem takiego postępowania było zastraszenie i steroryzowanie ludności. Jest kilkadziesiąt takich faktów drastycznych i celowych zbrodni na zarówno żołnierzach, jak i na cywilach. Skomielna Biała, Tenczyn, Lubień, Stróża. Łącznie 30 osób zamordowanych. Szczyżyc co najmniej 40 ofiar. Świniarsko 17. Olszówka 13 osób. To tylko kilka przykładów zbrodni dokonywanych przez działające na południu oddziały niemieckie. To był czas, kiedy trudny był dostęp do dokumentacji niemieckich, nawet do wspomnień i relacji żołnierzy niemieckich.
Stąd nie zawsze można było tych sprawców zbrodni zidentyfikować z imienia i nazwiska. Partnerem w tej akcji była Centrala Ścigania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu, która przez całe lata współpracowała z Główną Komisją. Z biegiem lat ta współpraca była coraz lepsza. Ale oczywiście dzisiaj musimy uznać, że nie odnieśliśmy na tym polu sukcesów. Właściwie te tysiące materiałów, akt, protokołów zeznań świadków, to ten materiał według naszej oceny nie został odpowiednio wykorzystany w Niemczech. Właściwie nie było żadnego procesu żołnierza niemieckiego, członka Wehrmachtu za zbrodnie popełnione we wrześniu 1939 roku. Największa zbrodnia na jeńcach polskich w 1939 roku. Miasteczka Lipsko i Ciepielów, pomiędzy nimi taki lasek, gdzie zamordowali, bądź dobili rannych, bądź nie, zabijali poddających się, nie dawali pardonu, około 250. Las pomiędzy tymi miasteczkami, gdzie skrył się taki zbiorczy batalion cofający się nad granicy. Żołnierze mieli prawie wyłącznie tylko osobistą broń, karabiny i bagnety. Jechał niemiecki oddział rozpoznawczy, złożony z samochodów pancernych i motocyklistów, i za nimi batalion zmotoryzowany piechoty. Śpieszyli się, żeby dojechać do Zwolenia, tam uchwycić węzeł drogowy, jak się uda, przez zaskoczenie, to most w Puławach też opanować. No właśnie w tym lesie natknęli się na Polaków, którzy ścięli drzewa, zabarykadowali szosę, także samochody pancerne się zatrzymały, były ostrzelane. W głębi lasu Polacy ruszyli na nich na bagnety. Mieli 15 zabitych. No gdyby przyjęli walkę na bagnety z Polakami, to by mieli tych zabitych dużo więcej. Czyli po prostu uciekli. Stchórzyli, uciekli. A to trzeba pamiętać o tym, że zmechanizowane jednostki niemieckie były jednostkami elitarnymi i kadrowymi, bo mieli ich wtedy jeszcze niewiele, i na bazie tych istniejących miały powstawać dalsze. Także to byli w dużej części żołnierze zawodowi, nadterminowi, a co najmniej po pełnym przeszkoleniu służby zasadniczej. No a Polacy zbierani na rozbitków. Natarcie było metodyczne, wsparte artylerią, latały samoloty rozpoznawcze nad lasem, przypuszczalnie korygowały ogień, no ten batalion polski został rozbity. Fragment anonimowego listu w latach 50. przesłanego do polskiego konsulatu w Monachium. Dowódca pułku, pułkownik Wessel, stwierdził, że mamy do czynienia z partyzantami, mimo że każdy z 300 wziętych do niewoli Polaków miał na sobie mundur. Kazano im zdjąć bluzy. No, teraz rzeczywiście wyglądali na partyzantów. 5 minut później usłyszałem serię z kilkunastu pistoletów maszynowych. Pobiegłem w tamtą stronę i zobaczyłem 300 zastrzelonych polskich jeńców leżących w przydrożnym rowie. Zaryzykowałem i zrobiłem 2 zdjęcia. Byli świadkowie, znaczy miałem paru uczestników tej walki, ale właściwie jeden dobrze zapamiętał, to był sanitariusz. No i wypełniał swoje obowiązki sanitariusza, leżało tam u niego chyba 10 rannych. Dopadli, wszystkich dobili. Jemu przywlekli rannego oficera swojego. Kazali opatrywać, widział, jak jeszcze, prawda, jak dobijali innych, jak rannego polskiego kapitana wlekli
pod ręce, żeby dobić, a oficer kazał im za nogi go wlec. I potem gdzieś tam pobiegli w kierunku strzałów i wtedy się odezwał ten ranny oficer łamanym śląskim dialektem. Uciekaj, bo i ciebie zabiją. Następnego dnia chłopi z okolicznych wiosek zorganizowali wozy i pojechali do lasu zbierać rannych. Więc widzieli, jak Niemcy chodzą, dobijają. I tak, jeżeli oni zdążyli jakiegoś rannego wziąć na wóz, to Niemcy już go nie dobijali. Ale często był wyścig. Leżał gdzieś ranny, więc oni biegli, Niemcy biegli. W końcu zaczęli do nich strzelać, jednego zranili, czy dwóch nawet. No to ci dali spokój, wrócili do domu, poszli następnego dnia. Bywało, że ukryli rannego, przykryli mchem, gałęźmi. Przyszli następnego dnia, on już nie żył. Zebrali około 300 trupów polskich żołnierzy. Ja przyjąłem, że przy przewadze ogniowej Niemców, jak było Niemców zabitych 15, to naszych mogło być 50. Tak już wziąłem troszeczkę w górę, zawyżyłem, czyli 250 to były ofiary zbrodni. Rozstrzelani jeńcy, poddający się, którym nie dano pardonu i dobici ranni. Przychodzi postanowienie o umorzeniu. Pełne szyderstw. Jacy żołnierze w białych koszulach, no, z białego lnu była wojskowa bielizna w przedwojennym wojsku. A że 15 Niemców i 250 Polaków zabitych, to takie były przecież normalne wyniki walki w 1939 roku, czyli plunięcie nam w twarz. To była walka Anglików z Zulusami, prawda, uzbrojonymi w dzidy. Egzekucji na jeńcach polskich w okolicy Ciepielowa dokonała 11. Kompania 15. Pułku Piechoty Zmotoryzowanej wchodzącego w skład 29. Dywizji. Pozory pewnej rycerskości, działań zgodnie z konwencjami stosowano na frontach zachodnich z niewielkimi wyjątkami. To jeśli chodzi o wschód, zarówno Wehrmacht niemiecki, jak i też przecież armia sowiecka dokonywały czynów bestialskich i myślę, że ci żołnierze, choć nie zostali z tego rozliczeni, do dzisiaj te obrazy pamiętają i chyba mają poczucie tego, że uczestniczyli w zbrodniach na ludziach niewinnych. Szczucin. 12 września w szkole w Szczucinie znajdował się szpital wojskowy 21. Dywizji Piechoty Armii Kraków. W szpitalu przebywali ranni. Tego dnia w godzinach popołudniowych żołnierze niemieccy dokonali bestialskiego mordu na jeńcach wojennych, obrzucając budynek szkolny granatami i ostrzeliwując z broni maszynowej. Zamordowano około 40 jeńców oraz 30 cywilów, w dużej części uciekinierów. Nieco później rozstrzelano 25 Żydów sprowadzonych do grzebania zwłok. Świadkowie przeważnie mu opisywali tylko zdarzenie, że byli to żołnierze niemieccy, byli w mundurach niemieckich, dowodził nimi oficer czy podoficer niemiecki, ale nic właściwie konkretnego nie dało się tutaj ustalić. Czasami, oczywiście łatwiejsze było ustalenie, że na przykład żołnierze pochodzili z takiej czy innej jednostki, choć przeważnie świadkowie nie byli tego świadomi. Po wojnie na miejscu kaźni wzniesiono pamiątkowy obelisk. Zbrodnia dokonana w Szczucinie także nie została nigdy osądzona. Pokolenie kombatantów i naszych, i niemieckich wymiera. Proces ścigania niewątpliwie, trzeba powiedzieć, został zakończony. Natomiast pozostaje ta ogromna dokumentacja
i to powinno być i udostępniane historykom, publikowane, propagowane. To są po prostu prawdy uniwersalne, które powinny ciągle towarzyszyć ludziom bez względu na to, czy czują się dzisiaj uspokojeni okresem długiego pokoju, bo niebezpieczeństwa są ciągle drzemiące w ludziach, złe instynkty. Naprawdę niewiele potrzeba, żeby wywołać konflikty i nawet zbrodnie, bo przecież jesteśmy nawet tego świadkami we współczesnej Europie.